39-letni mieszkaniec gminy Lubin znęcał się nad swoimi rodzicami. Mimo sądowego zakazu zbliżania się, cały czas nachodził matkę i ojca. Wszczynał awantury, groził swoim rodzicom pozbawieniem życia. Niszczył również przedmioty gospodarstwa domowego, a co najgorsze, znęcał się nad nimi i fizycznie. Dramat rodziców przerwali lubińscy policjanci. Po zgromadzeniu materiału dowodowego, doprowadzili go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut, będzie odpowiadał za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodzicami za co może mu grozić kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Na proces mężczyzna poczeka w areszcie. Sąd przychylił się bowiem do wniosku śledczych i umieścił 39-latka w areszcie tymczasowym na dwa miesiące.